Kierunek Nauka. Podcast Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, NAWA. Studia w kraju przodków lub też w kraju, którego obywatelami byli przodkowie przed zmianą granic po II wojnie światowej. Ten odcinek podcastu Kierunek Nauka przybliży program stypendialny imienia generała Władysława Andersa. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej stworzyła go z myślą o młodzieży polonijnej, mieszkającej zarówno w państwach sąsiadujących z Polską, jak i na innych kontynentach. Stypendium w programie imienia generała Andersa mogą otrzymać osoby mające więzi z Polską, czyli kartę Polaka lub obywatelstwo polskie oraz innego państwa. Jednym z warunków jest także zdobycie wykształcenia średniego w kraju innym niż Polska. O programie Anders NAWA opowiedzą prorektor do spraw studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Beata Przyborowska. Myślę, że też przyciągamy studentów tym, że dajemy możliwość zakwaterowania studentom zagranicznym. Traktujemy to jako priorytet, więc każdy student, który z zagranicy przyjeżdża do nas, ma możliwość uzyskania miejsca w akademiku i z tego korzysta. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dr Dawid Kostecki. Nie ma lepszej inwestycji niż w kapitał edukacyjny, w kapitał intelektualny człowieka. Weronika Matusz, pochodząca z Ukrainy, studentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dla mnie najbardziej ciekawa historia z NAWA to jest to właśnie, że oni narysowali, powiedzmy, mój los. Jakby nie NAWA, to ja bym nie wiedziała, co to jest Toruń po prostu. Michał Żółkiewicz, beneficjent programu z Ukrainy, student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dla mnie NAWA to jest coś nowego do podjęcia nowych decyzji, nowych wyzwań. Oraz Natalia, stypendystka z Białorusi, która pragnie nie podawać nazwiska. Zobaczyłam tą ofertę programów, no i znalazłam dla siebie dobrą opcję programu Andersa. Skąd ten pomysł, żeby wziąć udział w programie Anders NAWA i przyjechać tutaj na studia? Jak to się zaczęło? Gdzie jest początek? No, studiowałam też chemię w Mińsku i myślałam o swojej przeszłości, tak, o swojej karierze i zastanawiałam się, czy chcę pracować tak na stałe i codziennie wykonywać te same obowiązki, czy chcę jakoś rozwijać, czy spróbować może w nauce. I przypomniałam sobie, że znam Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, bo wiedziałam już o niej z 2018 roku. No i zobaczyłam tą ofertę programów, no i znalazłam dla siebie dobrą opcję, jeśli mogę tak powiedzieć, właśnie ta programa Andersa, gdzie była też proponowa tego kursu przygotowawczego, który właśnie stał takim dobrym czasem dla adaptacji tu w Polsce. Nie znałaś wcześniej polskiego? Właśnie, uczyłam się polskiego przez rok, też w tym 18 roku i potem miałam taką dużą przerwę, dlatego ten kurs był taki korzystny, naprawdę. Co najbardziej cię interesuje w chemii? Tak naprawdę może jeszcze nie do końca się zdecydowałam, co z całej chemii mnie interesuje najbardziej. Bo zaczęłam studiować chemię, zobaczyłam, że ogólnie mi się to podoba i ciekawi mnie to, jak jest zbudowany świat i jak w nim wszystko się działo. Co w momencie, kiedy ten program się już skończy, jakieś konkretne decyzje? Myślisz już o tym, czy jeszcze nie? No na razie piszę pracę magisterską. Będę próbowała siebie w takiej pracy bardziej naukowej, badawczej. No i spodziewam się, że w trakcie tych 2 lat studiów zdecyduję, czy to mnie pasuje, czy nie. No i będę dalej podejmowała decyzję. Stypendia, które oferuje NAWA, dotyczą studiów stacjonarnych w języku polskim na dowolnie wybranym kierunku. To założenie przyczynia się do kreowania wizerunku Polski jako kraju szerokich możliwości naukowych i edukacyjnych. Jednocześnie
wzmacnia kapitał ludzki w środowiskach polonijnych. To nasz flagowy program, zaznacza dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dr Dawid Kostecki. Koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby osobom z podwójnym obywatelstwem, więc zagranicznym, ale również polskim, bądź osobom, które mają kartę Polaka, umożliwić odbycie cyklu kształcenia w Polsce. Cyklu kształcenia, czyli mamy na myśli zarówno trzyletnie studia, bądź drugi stopień, ale też jednolite studia, pięcioletnie, tak jak chociażby prawo. Program Andersa jest o tyle komfortowy, że obejmuje nie tylko uczelnie nadzorowane przez ministra edukacji i nauki, ale również uczelnie nadzorowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, a także ministra zdrowia. Czyli artystyczne i związane z kształceniem medycznym. Artystyczne i związane z kształceniem medycznym, dokładnie. Więc tutaj dajemy tą ofertę dla tych, którzy nie czują jeszcze się na tyle dobrze w języku polskim, w operowaniu językiem polskim na co dzień, jest możliwość zdobycia stypendium w ramach kursów przygotowawczych. I ten kurs przygotowawczy to jest moment rocznego takiego przygotowania do studiowania w języku polskim w ramach stypendium Andersa. Rzeczywiście można powiedzieć, że ten program cały czas cieszy się niesłabnącą popularnością na licznych spotkaniach w ramach EduScience Meetings z Polonią, z Polakami za granicą, bo tak należy mówić o Polakach na Litwie. Padają pytania o ten program i jest zainteresowanie o to, aby studiować w Polsce, aby studiować w kraju swoich przodków często, bo tak należy określić przykład naszego stypendysty z Uniwersytetu Warszawskiego, który studiuje na Wydziale Fizyki UW, a jest pierwszym stypendystą Andersa z Stanów Zjednoczonych. Także wśród krajów rozwiniętych znaleźliśmy też licznych aplikantów, bo pierwotnie ten program był projektowany przede wszystkim dla krajów ościennych. Najwięcej beneficjentów Andersa mamy z Ukrainy, Litwy, Czech również. Teraz okazuje się, że pojawiają się też kierunki egzotyczne na pierwszy rzut oka w tym programie. To są kraje rozwinięte takie jak Kanada czy Stany Zjednoczone. Wielka Brytania, Francja również stąd mamy stypendystów. Zatem popularność tego programu systematycznie rośnie. Jego długofalowy cel, jak zdefiniowałby pan właśnie te założenia, te zamierzenia, które mają dokonać się za kilkanaście, a pewnie i kilkadziesiąt lat? To jest przede wszystkim program, który nie jest krótkookresowy, tylko jest właśnie 3, 2, 5 lat w zależności od cyklu kształcenia. Zatem on przyczynia się do budowania stałych więzi z Polską. Zakładamy, że po tego rodzaju dłuższym pobycie w Polsce Polacy czy diaspora polska za granicą zdecyduje się na stały powrót do kraju. I to jest też bardzo korzystne w kontekście tego, że okres studiów daje możliwość rozwoju kontaktów zawodowych, nabycia relacji towarzyskich często, więc to też dobry moment na to, aby podejmować ważne decyzje życiowe o przeniesieniu ośrodka interesów życiowych chociażby w przyszłości do Polski, więc nie ma lepszej inwestycji niż w kapitał edukacyjny, w kapitał intelektualny człowieka i zachęcamy właśnie do tego, aby w programie Andersa docelowo jak najwięcej osób wróciło do Polski i przyczyniało się do dobrobytu naszej ojczyzny, mówiąc górnolotnie. Nazywam się Weronika Matusz i jestem z Ukrainy. Co sprawiło, że znalazła się pani w Toruniu? To jest bardzo trafne pytanie, dlatego że jestem w Toruniu tylko i wyłącznie dzięki NAWIE, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Wiąże się z tym bardzo ciekawa historia. W czasie rekrutacji nie zostałam niestety przyjęta na żaden uniwersytet, bo nie zdążyłam na przykład z dokumentami albo na rozmowie kwalifikacyjnej. Na jedno miejsce było zbyt dużo chętnych, więc po prostu nie dostałam się sama do żadnego uniwersytetu. I wtedy NAWA rzuciła mnie na zerówkę do Torunia, co było bardzo trafnym wyborem. A to określiło mój los, dlatego że najpierw się bardzo cieszyłam, a później zadałam pytanie, a gdzie to? Kompletnie nie kojarzyłam, gdzie jest Toruń, ale po tym jak tutaj byłam na zerówce, zrozumiałam, że to jest moje miasto i mega mi się podoba i uwielbiam po prostu, więc postanowiłam zostać nie tylko na zerówce, później na licencjacie i teraz jestem już na drugim stopniu studiów. Co zdecydowało, co przesądziło o tym, że jednak została pani w Toruniu w największym stopniu i co sprawiło, że to stypendium, które przyznaje NAWA, udało się uzyskać?
Ja od razu jakoś tak zrozumiałam, że Toruń to jest to, czego szukałam, dlatego że szukałam malutkiego, ładnego, spokojnego miejsca, miasta i odkryłam, że właśnie Toruń takim jest. Dotąd po prostu nie miałam okazji, żeby pozwiedzać takie dalekie miejsca w sumie. Byłam powiedzmy w Krakowie, gdzieś w pobliżu Ukrainy, ale Toruń właśnie odkryłam w 2019 roku. Rozumiem, że w ogóle studia w Polsce były planem, który pani sobie założyła parę lat temu i postanowiła go realizować. Tak, chodziłam nawet do szkoły z polskim językiem nauczania, więc to było zaplanowane tak z góry, nawet już mogę trochę powiedzieć, że od moich rodziców, ale jestem jak najbardziej za i jestem im wdzięczna za to, że właśnie tak zrobili. Mogę zapytać o powody? My mieszkamy przy granicy. Ja jestem z lwowskiego obwodu, więc tutaj wiadomo, że oni chcą dbać o moją lepszą przyszłość i na przykład o dyplom europejski, więc to ma znaczenie i więcej możliwości po prostu, więc tak zdecydowali i naprawdę jest dobrze. Co pani studiuje? Dziennikarstwo i komunikację społeczną. Nazywam się Michał Żółkiewicz, jestem z Ukrainy. Byłem na kursie przygotowawczym do podjęcia studiów w języku polskim pierwszego stopnia. Ten kurs podjąłem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aktualnie jestem studentem drugiego roku ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Skąd ten pomysł, żeby wziąć udział w programie Anders Nawa i przyjechać tutaj do Katowic na studia? W moim przypadku to jest tak, że od dzieciństwa łączony jestem z Polską, bo mam polskie pochodzenie. Całe dzieciństwo jeździliśmy do Polski na różne wycieczki. Więc z Polską jestem tak naprawdę od narodzenia. W domu rozmawiamy w języku polskim. Dowiedziałem się o NAWie w szkole, w której uczyłem się. To była szkoła z polskim językiem nauczania na Ukrainie. Więc zaproponowano mi, że mogę złożyć wniosek do NAWy o stypendium i o kurs przygotowawczy. Więc złożyłem wniosek, czekałem na decyzję. Otrzymałem pozytywną decyzję. Pozytywną decyzję otrzymałem, że kurs będzie w Toruniu. Jednak po kursie rodzina zachęciła mnie do zmiany miasta, gdyż to jest daleko od Ukrainy, daleko od rodzinnego domu. Na Śląsku mam rodzinę, więc Katowice to tak naprawdę mój drugi dom. Mile spędza mi się tutaj czas po prostu. Mogę poznawać nowych ludzi, nowe znajomości nawiązywać, także w przyszłości będę mógł pochwalić się tym, że brałem udział w takim programie, również polecam takie programy. Moja koleżanka ze szkoły, poleciłem ten program i jest teraz stypendystką NAWy, więc dla mnie NAWa to jest coś nowego do podjęcia nowych decyzji, nowych wyzwań i które prowadzą do tego, że jestem gdzie jestem. Co daje program Anders w takim praktycznym wymiarze? Przede wszystkim to jest to, że nie muszę martwić się o tym, że koniecznie muszę odnaleźć pracę, dlatego że zabezpiecza stypendium, co jest bardzo ważne. Na początku to było najtrudniejsze, dlatego że chciałam być taka samodzielna i nie chciałam prosić pieniędzy, powiedzmy, od rodziców, więc przede wszystkim to jest to, że troszkę takiej, powiedzmy, wolności i więcej czasu na naukę, dlatego że jakbym miała na pełen etat, powiedzmy, pracować, jeszcze tam jakieś studia, coś jeszcze, to myślę, że to by było niezbyt dobre tak na dłuższą metę. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ubiegać się o to stypendium? Kiedy ja się ubiegałam w 2019 roku, to pisaliśmy egzamin. Ja już wtedy wiedziałam, że chcę dziennikarstwo i ja pisałam egzamin z języka polskiego i historii Polski. Kolejne kroki jak wyglądały? Później bardzo długo czekałam na wyniki. Po wynikach, kto nabrał tam odpowiednią ilość punktów, to ten się dostaje, jest podpisanie umowy i albo rzucenie na zerówkę, albo po prostu przesłanie na pierwszy rok studiów. Czy stypendyści tego programu Anders, trzymają się razem? Macie ze sobą kontakt? Na czasie zerówki, bo zerówka to był taki kurs dokształcający i to były takie pierwsze kroki w samodzielne życie, więc to było moje pierwsze otoczenie właśnie tutaj w Polsce, więc wtedy trzymaliśmy się razem. Ale później już, jak wszyscy rozjeżdżali się po różnych miastach, bo wiele z moich kolegów zerówkowiczów wybrali na przykład Warszawę, Kraków, Wrocław. Nie wiem, dlaczego nie zostali w Toruniu, nie mam pojęcia, nie rozumiem ich pod tym względem,
ale to właśnie mi się wydaje, że to akurat było przyczyną tego, że nie komunikujemy się teraz prawie w ogóle. Co w największym stopniu decyduje o tym, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika bierze udział w tych programach, które oferuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, które wiążą się z przyjmowaniem studentów z innych krajów? Bardzo mocny nacisk kładziemy na umiędzynarodowienie. To nie tylko nasza strategia, ale uzyskując tytuł uczelni badawczej, jesteśmy zobowiązani, ale również zaangażowani w proces umiędzynarodowienia całej uczelni w zakresie nie tylko wymiany studenckiej, ale również wymiany pracowników, doświadczeń, badań. To jest dla nas od wielu, wielu lat priorytet, a dzięki programom NAWA udaje nam się te cele z sukcesem realizować. No dobrze, ale studenci zagraniczni mogą wybierać inne uniwersytety. Co ich przyciąga do Torunia, co ich przyciąga na UMK? Uniwersytet Mikołaja Kopernika mieści się w takiej części Polski, która jest dobrze dostępna po pierwsze, jeżeli chodzi o transport, po drugie jesteśmy uczelnią niezbyt dużą, ale szeroko profilową. To dwa kampusy, Toruń i Bydgoszcz, to szeroko profilowa uczelnia z ponad 90 kierunkami studiów, więc student ma możliwość wyboru niemal każdego kierunku kształcenia na wysokim poziomie, do czego jesteśmy też zobligowani poprzez uczestnictwo w różnych programach i w różnych konsorcjach, chociażby JUFE, czyli Europejskie Młode Uniwersytety, i też umożliwiamy naszym studentom mobilność. Myślę, że i ceny, które są w Toruniu, są troszeczkę inne niż w większych miastach. Toruń to też urokliwe miasto. To starówka, to kultura studencka. W Toruniu mam najstarszy klub studencki od nowa, więc dużo się też dzieje. Tym przyciągamy studentów. Myślę, że też przyciągamy studentów tym, że dajemy możliwość zakwaterowania studentom zagranicznym. Traktujemy to jako priorytet, więc każdy student, który z zagranicy przyjeżdża do nas, ma możliwość uzyskania miejsca w akademiku. I z tego korzysta. To jest ta przewaga konkurencyjna, jak rozumiem? Myślę, że tak, ponieważ no, wiemy, jaka jest sytuacja też na rynku mieszkaniowym, ale myślę, że to jest też taka zachęta dla nich na dzień dobry, żeby ich tutaj ugościć. Moje życie studenckie wygląda zróżnicowanie, gdyż podczas studiów także rozwijam swoje pasje. Szczególnie jestem zainteresowany piłką nożną. Kolega właśnie ze studiów pomógł mi w tym rozwijaniu się w sporcie. Teraz gramy w drużynie w województwie opolskim, więc jeżdżę na mecze. Nie jestem zbyt dużym imprezowiczem, ale czasami imprezy zdarzają się. Lubię spędzać czas z kolegami ze studiów. Pozwala mi to rozwijać się i językowo, bo jestem otoczony językiem polskim, ale także i rozwijać swoje pasje. Poza tym umiędzynarodowieniem, które jest terminem dość oficjalnym, dość urzędowym, ważnym w strategiach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, coś jeszcze leży u podstaw tego zaangażowania się w programy takie jak Anders czy Banach? Nasz uniwersytet gości coraz więcej studentów zagranicznych. Oni są widoczni w naszym uniwersytecie. Od jakiegoś czasu działa u nas we współpracy z miastem kopernikański ośrodek integracji, który mieści się na terenie uniwersytetu, gdzie studenci zagraniczni, studenci polscy, ale też mieszkańcy naszego miasta mogą realizować różne projekty. Mamy jadalny ogród, mamy różne spotkania integracyjne, więc to jest to miejsce takich spotkań, które się dzieją. Uczymy się od siebie nawzajem. Mamy również Ośrodek Rozwoju i Wsparcia Osobistego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Nasi studenci polscy, ale również zagraniczni, mają możliwość otrzymania wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego bezpłatnie, w języku angielskim również. Więc myślę, że to też jest taka forma wsparcia. Zauważamy, że studenci zagraniczni, studenci polscy coraz bardziej się integrują i my te możliwości, te przestrzenie, te różne formy aktywizacji wykorzystujemy do tego, żeby stworzyć wspólnotę po prostu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Czym jest ogród jadalny? Miejsce spotkania społeczności miasta, społeczności akademickiej, studentów polskich, studentów zagranicznych.
Jest to też okazja nie tylko do uprawy warzyw pod okiem specjalisty, ale również spotkania, przygotowania z tych warzyw czegoś, ale przede wszystkim jest to spotkanie. Spotkanie ludzi, którzy robią coś wspólnie i czują z tego przyjemność i pasję. Niektórzy pewnie odkrywają w sobie tą pasję dopiero. To fenomenalne narzędzie integracji, fenomenalne miejsce. No taki był zamysł. Nawiązuje do kultury, do tradycji ogródków działkowych, do takiej bardzo uniwersalnej idei gromadzenia się wokół uprawy ziemi, wokół rolnictwa w takiej mikroskali, nieprzemysłowej. Tak, rozpoczęliśmy od tego, ale myślę, że idea ośrodka integracji jest zdecydowanie szersza. Powstają nowe pomysły, plany. Też zauważyliśmy, że integracja następuje poprzez łączenie ludzi, którzy pracują na co dzień w wydziale, pracowników, studentów. Tam się odbywają spotkania i jakby trochę odkrywania siebie na nowo, ale trochę w innym środowisku, w innym miejscu. Co te programy zmieniają w praktycznym wymiarze życia akademickiego, życia uniwersyteckiego? No to są nie tylko relacje międzyludzkie, prawda? Poznawanie kultur, stylów życia, innego sposobu podejścia do studiowania. Myślę, że to jest taki benefit obustronny. Nie tylko jest to integracja, ale też uczenie się wzajemnego poszanowania różnic. To jest taka wartość dodana. My studentów zagranicznych i polskich traktujemy tak samo. W takim znaczeniu, że są częścią naszej wspólnoty. Każdy z naszych działów jak gdyby ma za zadanie wspierać każdą z tych grup. Ja myślę, że swoją przyszłość łączę z Polską, gdyż moi rodacy tutaj mieszkają. Także chcę podejmować nowe wyzwania, na przykład wyjechać dalej w świat, ale mam nadzieję, że i tak powrócę do Polski. To państwo jest moim drugim domem, które przyjęło mnie, które pozwala rozwijać mi się, ale również chcę podróżować po całym świecie, zobaczyć nowe państwa, więc podróżowanie i wyzwania, oczywiście otwarte jestem na nie. Co z tych programów najtrwalszego zostanie pani zdaniem na lata, kiedy one się być może za kilkanaście, kilkadziesiąt lat już po prostu skończą? Myślę, że coś, czego nie da się kupić, czyli doświadczenie, wiedza, promocja kraju, przyjaźń na całe życie i pamięć o Polsce, o mieście, w którym się studiowało, która będzie niosła się na cały świat. To myślę, że to jest to, co zostanie po tym programie. I wiedza, którą wynieśli i umiejętności uczenia się. No i dochodzę do wniosku, że w gruncie rzeczy chodzi przede wszystkim, może w takim długim terminie, jednak bardziej o relacje. No bo chociaż, relacje są najważniejsze. Chociaż badania naukowe i uczenie się, pozyskiwanie wiedzy to też są sprawy fundamentalne, kluczowe, ale te relacje one budują po prostu więzi i sprawiają, że jesteśmy też, wydaje mi się, lepsi jako ludzie. Zgadzam się całkowicie. Jako prorektor do spraw studenckich po pandemii zauważyliśmy to, że nasi studenci potrzebują bezpośrednich kontaktów. Prowadziliśmy badania na temat dobrostanu studentów i doktorantów całego uniwersytetu i okazało się, że najbardziej odczuli brak relacji nasi studenci i doktoranci. I my przygotowujemy szereg programów takich, które ich aktywizują, ale również pamiętamy o studentach w miejscu, gdzie toczy się wojna, ponieważ oni również są stypendystami różnych programów i oni również potrzebują wsparcia. Także w tym czasie również wspieraliśmy ich, tworząc pewien pomost między nami, nimi i między nimi samymi. Ja bym chciał polecić program stypendialny imienia Władysława Andersa, gdyż na przykład kurs pozwala rozwijać się w różnych kierunkach, rozwijać język polski, rozwijać kulturę polską, co naprawdę jest w Polsce, pogłębiać się w to. I pomaga to zobaczyć, jakie są w pewnej mierze studia, więc polecam kurs, kto może niech skorzysta, będzie fajnie. Więcej szczegółów o programie Anders można znaleźć na stronie nawa.gov.pl. To był podcast Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Kierunek nauka. Realizacja Free Range Productions.